Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj mam dla Was nowy film i tym razem będę pokazywać Wam urlopowe akcesoria, które są naprawdę przydatne i może nie tak bardzo znane, nie tak bardzo oczywiste. Bardzo zależało mi na tym, żeby przedstawić Wam tutaj takie urządzenia, takie akcesoria, jakby też triki, które nie są może tak powszechnie kojarzone i na pewno nie są tak powszechnie lansowane na YouTubie. I to się w sumie okazało sporym wyzwaniem, bo wydaje mi się, a nie wiem, może tylko mi się tak wydaje, że wszyscy już wszystko mają i wszyscy wszystko znają. Udało mi się tutaj odłożyć parę fajnych, ciekawych i takich mniej oczywistych rzeczy. I zaczniemy od pierwszej, która jest najmniejsza i z którą wiąże się fantastyczny trik, który sprzedaję nie tylko moim przyjaciółkom, ale też męskiej części znajomych. A dotyczy on lancetów do glukometrów dla diabetyków. Ja generalnie nie jestem fanem wyduszania pryszczy, męczenia niedoskonałości ani żadnego tego typu działań. Natomiast myślę, że każdy z nas zna z autopsji taką sytuację, kiedy przytrafił nam się jakiś ropny stan zapalny, które po prostu musimy szybko usunąć. I raz na jakiś czas oczywiście możemy to zrobić, natomiast chodzi o to, żeby to zostało zrobione dobrze. I jeśli będziemy próbować wyduszać taką rzecz na siłę opuszkami palców, najprawdopodobniej zrobimy sobie więcej krzywdy niż pożytku i bardzo możemy zmaltretować taką skórę. Skończyć się to może różnie. I tutaj przydają się właśnie takie lancety. To są malutkie igiełki, które jakby wiecie, nakuwają nam palec w pistoletach do glukometrów dla cukrzyków. I to są najbardziej ostre igiełki, z jakimi ja się spotkałam. Ja wiem, że wiele osób używa takich igieł do szycia, natomiast one zupełnie nie są ostre. To są igiełki jednorazowe, co jest fenomenalne. Mamy tutaj oczywiście do czynienia z bardzo czystą rzeczą. Wszystko jest bardzo sterylne i to jest ogromna zaleta, więc jeśli najpierw sobie jakoś zdezynfekujemy ten stan zapalny, to potem taką sterylną igiełką możemy delikatnie zadziałać i to naprawdę wystarczy po prostu często delikatne dotknięcie. Te igiełki są tak ostre i nie musimy męczyć tej skóry zupełnie. Potem wszystko łatwo można usunąć i to jest naprawdę najlepszy sposób, jeśli macie jakieś tego typu problemy raz na jakiś czas. Zależy Wam na tym, żeby to wszystko przebiegło szybko i sprawnie i ładnie się wygoiło, nie bolało i tak dalej. To bardzo polecam Wam mieć takie igiełki. One się faktycznie w domu przydają. Następnym ulubieńcem, który również łączy się troszeczkę z tematem niedoskonałości, a który już tutaj chciał się ewakuować z moich kolan i byłoby to bardzo niemile widziane, ponieważ jeden jego element jest elementem szklanym, jest Darson. To jest urządzenie, które lata temu było, wydaje mi się, o wiele bardziej popularne i było stosowane przede wszystkim w gabinetach u kosmetyczek, natomiast teraz wiele z nas, wydaje mi się, że ma już takie urządzenie w domu. I dziewczyny, ono się naprawdę przydaje. To nie jest taki hit, który pozwoli nam pozbyć się trądziku, jeśli mamy z nim duży problem, bo wiadomo, że to jest kompleksowa sprawa i to jest problem jakby wiecie, w całym układzie, w całym systemie, a nie tylko stricte na skórze. Natomiast jeśli zdarzają nam się jakieś niedoskonałości, które powinny z różnych przyczyn zniknąć z naszej twarzy szybciej. Być może mamy jakieś ważne spotkanie, może mamy, nie wiem, jakiś ważny moment, na który czekamy, a nasza skóra płata nam figle jak zwykle. To jest klasyk. To takie urządzenie pomoże nam w wygojeniu tego stanu zapalnego troszkę szybciej. Nie działa na głębokie podskórne cysty, to od razu Wam powiem. Natomiast działa na takie bardziej powierzchniowe zmiany. I to jest tak naprawdę w pewnym sensie takie ozonowanie skóry. Jeśli miałeś do czynienia z ozonowaniem w jakichkolwiek okolicznościach, to pewnie kojarzycie, o czym mówię. Ja ozonowałam jakiś czas temu moje mieszkanie i ozon posiada mocne właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i tak też takie ozonowanie punktowo działa na naszą skórę i dodatkowo taki zabieg będzie nam delikatnie te niedoskonałości podsuszał. Wszystko sprawia, że one faktycznie znikają o wiele, wiele szybciej. To też dotyczy, nie wiem, jakichś właśnie takich bardziej grzybiczych problemów, więc jeśli macie tego typu problemy na skórze, to też możecie go wypróbować. Ja nie chcę się tutaj za bardzo rozwodzić nad tym urządzeniem i nad jego działaniem, ponieważ takich filmów w internecie też znajdziecie dużo. Ja miałam pisać finalnie posta na blogu o tym urządzeniu i jakoś wypadło mi to z głowy, ale postaram się coś takiego dla Was przygotować. Nie jest to droga sprawa i generalnie ja jestem zadowolona i zdarza mi się faktycznie z tego korzystać, więc wydaje mi się, że to jest taka mało znana sprawa.
Natomiast cała komplikacja tego procesu jest na tyle niska, że wydaje mi się, że powinno być to może bardziej znane i bardziej popularne, też jeśli chodzi o taki domowy użytek. Ja mam to już właściwie parę lat i jestem z niego naprawdę zadowolona, więc myślę, że jeśli jeszcze nie kojarzycie tego typu rzeczy, to sobie poszukajcie. Ja też pewnie wygrzebię wam beczkę materiału, żeby wam podlinkować coś w opisie. Dalej mamy bardzo fajną sprawę, którą chyba już wam tutaj na kanale pokazywałam, ale wydaje mi się nadal, że ona jest stosunkowo mało znana i niedoceniana, a mowa o kamieniu peelingującym. Kamień peelingujący stosujemy na twarzy, chociaż wiem, że są też większe wersje do stosowania na ciele i myślę, że muszę sobie taką sprawić, ponieważ wydaje mi się, że to jest naprawdę świetna sprawa. Natomiast ten malutki kamień możemy stosować punktowo na twarzy. Jeśli macie duży problem z suchymi skórkami, ze skórnikami, jakieś miejsca na twarzy, które chcecie szybko i naprawdę skutecznie złuszczyć, to kamień peelingujący jest naprawdę najlepszą rzeczą, na jaką możecie się zdecydować. To nie jest rzecz dla skór bardzo wrażliwych i bardzo źle reagujących na mechaniczne złuszczanie, ponieważ on będzie o wiele mocniejszy niż wszystkie peelingi mechaniczne i będzie też bardziej skutecznie złuszczał niż peelingi enzymatyczne. Więc trzeba z nim troszkę uważać, trzeba nauczyć się z niego korzystać, ale są takie patenty, które pozwalają nam na bardzo efektywne, ale jednocześnie stosunkowo delikatne złuszczanie z pomocą tego kamienia. Ja bardzo lubię stosować go z emulsjami, takimi emulsjami aptycznymi do mycia twarzy. Chodzi o to, żeby po prostu stworzyć jakąś warstwę poślizgową między naszą skórą a tym kamieniem. Wtedy to działanie będzie troszkę delikatniejsze, kamień nie będzie tak mocno podrażniał skóry. Tak jak mówiłam, bardzo fajnie sprawdzają się emulsje, całkiem fajnie sprawdzają się olejki, nawet jakieś zwykłe kremy. Tutaj możemy się trochę pobawić, natomiast efekty są naprawdę świetne. Więc to też jest taka rzecz, której nie stosuję jakoś, wiecie, super często i to nie jest przeze mnie stosowany peeling, nie wiem, raz na dzień czy parę razy w tygodniu. Natomiast jeśli zdarzają mi się jakieś takie fragmenty na skórze, które chcę wygładzić, zawsze sięgam po ten kamień i to jest naprawdę fenomenalna sprawa. Teraz znowu troszeczkę o wygładzaniu skóry, ale też o takich akcesoriach, które mają tak naprawdę o wiele głębsze i o wiele większe prozdrowotne działanie niż samo wygładzanie i mowa tu o szczotkach do ciała. Ja jestem wielkim propagatorem szczotkowania ciała na sucho. Kiedy pierwszy raz pisałam o tym na blogu już lata temu, to była dla mnie nowość i to była nowość u nas w ogóle. Natomiast teraz szczotkowanie na sucho u nas jest bardzo popularną praktyką i niesamowicie mnie to cieszy. Ja tutaj chciałam pokazać wam szczotki, które posiadam. Tak naprawdę to są tylko 3 szczotki, które wybrałam, ale o szczotkach osobny filmik na pewno jeszcze powstanie. Chciałam tak bardzo króciutko powiedzieć wam tutaj o szczotkowaniu, dlatego że szczotkowanie posiada jedną największą zaletę, o której niewiele się mówi. To nie chodzi generalnie tak naprawdę o wygładzanie skóry czy złuszczanie martwego naskórka. Chodzi głównie o pobudzenie krążenia, ale jeszcze bardziej o pobudzenie krążenia limfy, ponieważ tak naprawdę jeśli odpowiednio wykonujemy szczotkowanie na sucho, to wykonujemy też na sobie taki drenaż limfatyczny i to jest naprawdę jedna z najbardziej zdrowych rzeczy, jakie możemy praktykować codziennie rano na sobie, nie wiem, oprócz jakichś chłodnych pryszniców i tego rodzaju rzeczy. I szczotkowanie jest z tego względu właśnie tak zdrową sprawą i taką rzeczą, którą naprawdę warto włączyć do swojej codziennej rutyny i którą warto polecać, więc jeśli chcecie zobaczyć filmik o szczotkach, bo ja wiem, że bardzo wiele z was pyta o szczotki w kontekście naczynek i tego rodzaju problemów, to postaram się przygotować taki filmik, tylko piszcie, czy chcecie go zobaczyć. Ja tutaj mam taką bardzo fajną, małą szczotkę do twarzy, którą stosuję na szyi, bo to też jest właśnie takie miejsce, którego nie powinnyśmy pomijać, a bardzo wiele osób to robi, natomiast szczotkowanie tutaj w okolicach węzłów chłonnych jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Kolejny mój akcesoryjny ulubieniec, który pokazywałam wam ostatnio na Instagramie i na blogu i który chciałam zaprezentować wam tutaj i tak naprawdę jego pojawienie się tutaj było w ogóle asumptem do stworzenia tego filmu, więc bardzo się cieszę, że na niego trafiłam. Wy pewnie wiecie, że ja układam włosy na szczotce, dlatego że moje włosy są naturalnie kręcone, natomiast ja wolę siebie w takich naturalnych falach i szczotki Olivia Garden to są moje ulubione szczotki, które stosuję. Wiem, że to są też wasze ulubione szczotki. Natomiast ostatnio przy okazji
konieczności zakupu nowej szczotki podczas podróży zostałam namówiona przez panią ekspedientkę na zakup troszeczkę większej szczotki, tej XL. I to jest dokładnie Black Label XL. Ja mam ją w wersji 55 mm. Powiem wam, dziewczyny, że to faktycznie jest niesamowita różnica. To jest moja stara szczotka, a to jest szczotka nowa. Widzicie, nowa jest jednak o wiele dłuższa i to pozwala no naprawdę o wiele bardziej wygodne suszenie. Rzecz byłam naprawdę sama zadziwiona, że dosłownie wydłużenie szczotki o parę centymetrów może tak usprawnić całe suszenie i te włosy o wiele lepiej się trzymają. One nam się nie wysmykują, nie uciekają. Suszy się to jakoś o wiele wygodniej i szybciej, więc jeśli w ogóle zaczynacie suszenie na szczotce albo myślałyście może nad zakupem takiej szczotki, to naprawdę bierzcie te większe. Te mniejsze też są ok. To nie jest tak, że suszenie z tą mniejszą szczotką jest jakieś super niewygodne, natomiast ta szczotka czyni ogromną różnicę i bardzo chciałam wam ją tutaj pokazać i jakoś polecić. Jeszcze jedna bardzo fajna fryzjerska sprawa to są nożyczki fryzjerskie. Ja z takich nożyczek korzystam od lat, naprawdę już nie wiem ilu, myślę, że z powodzeniem 8, 7, 8 i zawsze mam ją w domu. Teraz pożyczyłam je koleżance. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o mnie, to takie nożyczki bardzo się przydają. Ja często ścinam sobie końcówki jakoś sama, a nie zawsze chce mi się wybierać do fryzjera i wydaje mi się, że to jest też taka rzecz, którą można polecić większej ilości osób, jeśli nie chcemy decydować się na jakieś profesjonalne urządzenia do ścinania końcówek. To z pomocą takich nożyczek naprawdę możemy sobie jakoś doraźnie radzić, jeśli zależy nam na takim faktycznie jakimś niewielkim podcięciu i te nożyczki też wiele razy mi się przydawały. Ścinałam też włosy innym osobom, więc wydaje mi się, że takie nożyczki też w domu warto mieć. Teraz jeszcze jedno urządzenie, które też mi się przydaje. To jest Philips One Blade i to jest niby sprawa dedykowana dla facetów. Natomiast ja pokazywałam wam je w jednym z odcinków Urodomaniaczek na kanale HB. I sama się trochę zdziwiłam, że z niej korzystam. Natomiast teraz, kiedy jest ciepło, to faktycznie jeszcze częściej. Ja miałam wcześniej też taką golarkę elektryczną, którą bardzo lubię. To była świetna. To właściwie to był taki depilator z nakładką, z golarką Browna i naprawdę był fenomenalny. Natomiast ta jest mniejsza, więc mogę zabrać ją ze sobą w podróż, co też mi się zdarzało. Jest jakaś taka bardziej poręczna i wygodna i jeśli jestem naprawdę zabiegana albo gdzieś podróżuję i tak dalej, zdarza mi się z tego korzystać. Faktycznie to w ogóle nie jest jakaś taka, wiecie, głupia sprawa czy jakaś taka niepotrzebna rzecz, więc też chciałam wam tutaj ją pokazać, no bo tak, to też jest coś, co jakoś ułatwia mi życie, więc następna bardzo przydatna sprawa, która już się niejednokrotnie przewijała na moim blogu i na YouTubie, ale którą chciałam wam tutaj bardzo pokazać, bo może jej nie kojarzycie, to są szczoteczki Curaprox. Właściwie najlepsze szczoteczki do zębów, jakie miałam okazję testować, naprawdę bardzo, bardzo je lubię. Ja używam tych delikatniejszych wersji ze względu na dziąsła. Moje dziąsła nie są jakoś super, super delikatne, natomiast ja lubię też wykonywać taki delikatny masaż dziąseł tymi delikatniejszymi szczoteczkami. Zdarzały się też takie szczotki do zębów, które dziąsła mi naprawdę kaleczyły, więc troszkę się na to uwrażliwiłam, ale wydaje mi się, że te delikatne szczotki są naprawdę dokładne, jeśli chodzi o mycie zębów. I to jest taki mój hicior, jeśli chodzi o akcesoria urodowo, nie wiem, jakieś takie podstawowe, które wydaje mi się, że są naprawdę godne zakupu i godne pokazania. Jeśli chodzi o takie bardziej klasyczne rzeczy, które zużywam namiętnie i które zawsze mam przy sobie, to oczywiście są wszelkiego rodzaju ściereczki, bawełniane ściereczki z mikrofibry, takie bardziej przypominające ręczniczki. Ja używam ich do OCM, natomiast wydaje mi się, że nawet jeśli nie stosujecie tej metody oczyszczania skóry, ale na przykład używacie emulsji, takich emulsji aptecznych do mycia twarzy, to też warto takie szczoteczki mieć, szczególnie jeśli na przykład używacie
intensywnie kwasów i macie duży problem z łuszczeniem i chcecie w jakiś bardzo, bardzo delikatny sposób nadmiar tego łuszczącego się naskórka usuwać. Oczywiście jakieś takie mechaniczne złuszczania nie są wskazane w czasie terapii kwasowych, ale tutaj to wszystko, wiecie, to jest bardzo indywidualna kwestia i umiejętnie można to zrobić, więc takie ścieżki się bardzo przydają. Bardzo przydają się też wszelkiego rodzaju silikonowe myki i ja też bardzo często z nich korzystam. Wiele razy pisałam na blogu i mówiłam, to nie muszą być drogie sprawy, to one nie muszą wibrować i robić cudów na kiju. Tak naprawdę taka zwykła, najtańsza, kosztująca 2 zł silikonowa myjeczka też będzie w stanie Wam pomóc, jeśli zależy Wam na właśnie jakimś takim delikatnym usunięciu łuszczącego się naskórka albo po prostu wykonania takiego masażu. Więc wydaje mi się, że to też warto powiedzieć. Oczywiście te rzeczy są już teraz coraz tańsze, tak czy siak. Natomiast no, jeśli nie chce nam się wydawać więcej, to takie podstawowe rzeczy też będą dobre. Jestem ciekawa, jakie akcesoria Wy zaliczacie do swoich takich ulubionych, najbardziej, nie wiem, niezbędnych, nieodzownych, co najbardziej lubicie, z czego najczęściej korzystacie. Jeśli napiszecie mi o tym w komentarzu, oczywiście będzie mi bardzo, bardzo miło. Ale jak to ja, czekam głównie na jakieś Wasze rekomendacje, bo jestem akurat w tym względzie naprawdę ciekawa, co możecie mi polecić, może więcej jakichś rzeczy do włosów. Ja nie powiedziałam też tutaj celowo o masażerach do włosów, które są naprawdę świetne i ciekawe, głównie dlatego, że zrobię po prostu osobny filmik na ich temat.